Król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, z Marcena Bójko z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Spotykam się w kolejnym podcaście Watchdoga o wdzięcznym tytule Zajawka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o slapach. Ten skrót jest dosyć tajemniczy i trudno rozwijalny. To jest skrót z języka angielskiego. To, oznacza po angielsku strategic low seat against public participation. Po polsku brzmi to równie strasznie. Strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej. Ale no nie chcę zniechęcać, znaczy w sensie, że jest to rzeczywiście trudny temat i trudna nazwa, ale temat z drugiej strony bardzo, bardzo ważny. Nie będę na razie rozwijała, bo rozwinie ten wątek Marzena, z którą dzisiaj będę rozmawiała, Marzena Błaszczyk, która jest członkiem zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska i w naszej organizacji zajmuje się między innymi tematem slapów. Dzień dobry Państwu. Jest z nami też Stefan Gardawski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, który też o slapach opowie, ale pod innym kątem. Dzień dobry. Ale najpierw Marzena. Chciałabym Cię, Marzeno, poprosić o to, żebyś powiedziała trochę więcej właśnie o tych pozwach przeciwko partycypacji publicznej. Kto takie pozwy wytacza, nie wiem, czy właściwie słowa użyłam, ale zakładam, że tak. Kto może takie pozwy otrzymać i czego one dotyczą i jak to zjawisko w ogóle, zwłaszcza w Polsce, można opisać? To mogą być zarówno pozwy, jak i akty oskarżenia, ponieważ mamy różne podstawy prawne, na podstawie których są wytaczane takie procesy czy działania prawne. Też staramy się na to trochę szerzej patrzeć pod kątem teorii. Jeżeli chodzi o ich charakterystykę, no to przede wszystkim można mówić o tym, że nie ma równowagi sił między stronami. Ta strona, która pozywa bądź oskarża, jest stroną o wiele silniejszą. Może to być korporacja, może to być znana osoba publiczna, może to być polityk, mogą to być też, jeżeli chodzi o Polskę, organy władzy. Celem slapa nie jest to, żeby dojść tutaj jakichś swoich racji czy ochronić dobra osobiste, tylko tak naprawdę jest wykorzystanie narzędzi prawnych w sposób taki dość cyniczny, żeby ta druga strona była jak najbardziej dotknięta, zmęczona uciążliwością postępowania sądowego. I w różnych krajach to różnie wygląda, ponieważ są kraje, gdzie na przykład taka osoba musi być obecna na każdej rozprawie. Są kraje, gdzie taka osoba w niektórych instancjach musi koniecznie się pojawić z pełnomocnikiem, co się też wiąże no nie tylko z kosztami finansowymi, no ale też z obciążeniem czasowym, często też z niemożliwością wykonywania własnej pracy z uwagi na uciążliwość procesu. Bardzo często to jest też tak, że to nie jest jeden proces, tylko to jest kilka spraw jednocześnie. To może być na przykład tak, że jeżeli to jest na przykład dziennikarz, to pozywana jest poza dziennikarzem także redakcja. Jeżeli to będzie jakiś naukowiec, naukowczyni, to poza sprawą w sądzie może się też pojawić sprawa dyscyplinarna na uczelni. I bardzo często widzimy właśnie, że tutaj ta strona silniejsza działa wielotorowo, żeby doprowadzić przede wszystkim do zaprzestania krytyki, żeby się określony temat czy problem nie pojawiał w debacie publicznej. No bo jeżeli ktoś zauważa jakąś nieprawidłowość, sygnalizuje ją, a następnie pojawia się informacja o takim działaniu właśnie tej silniejszej strony, no to inne osoby, inne organizacje no mogą się po prostu dwa razy zastanowić, nim jakiś temat poruszą. Powstaje więc tak zwany efekt mrożący, który jest bardzo niedobry dla naszej debaty publicznej, ponieważ no różnego rodzaju trudne tematy mogą się wtedy nie pojawić, możemy nie mieć świadomości ich istnienia.
Czyli tak naprawdę to jest takie pogrożenie palcem aktywistom czy dziennikarzom, żeby nie poruszali tematów związanych, niewygodnych zwłaszcza tematów związanych z działalnością, czy to właśnie jakiegoś przedsiębiorcy, czy jakiejś firmy, czy jakiegoś organu. A czy mogłabyś, Marzeno, jakieś podać przykłady takich polskich slapów albo slapów i też slapów z innych krajów, żeby ewentualnie pokazać różnicę w tej specyfice, jeżeli ona jest jakaś taka bardzo znacząca? Czy może też jakiś taki o takim pierwszym, najgłośniejszym slapie? Przepraszam, bo tak tyle wątków poruszam w tym pytaniu. To chyba taka najgłośniejsza sprawa w Europie związana jest z maltańską dziennikarką Dafne Caruaną Galizią, która w trakcie swojej pracy miała 47 tego typu spraw przed sądami w Malcie. Co ciekawe, maltańskie prawo dopuszcza odziedziczenie spraw cywilnych tego typu, w związku z tym jej rodzina odziedziczyła te sprawy. Sama dziennikarka została kilka lat temu zamordowana na zlecenie. No i jest to taki jeden z najgłośniejszych, najbardziej tragicznych przykładów na strategiczne działania przeciw partycypacji publicznej. I prawo obecnie, które powstaje w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, zostało też przez inicjatorów nazwane prawem Dafne właśnie na jej cześć, po to, żeby przeciwdziałać tego typu zachowaniom. Jeżeli z kolei chodzi o Polskę, no to w ostatnich latach bardzo głośne były sprawy na przykład Atlasu Nienawiści, gdzie gminy i powiaty pozywały aktywistów, którzy mapowali uchwały rad gmin, rad powiatów dotyczące karty rodziny przygotowane przez Ordo Iuris. To były tak zwane uchwały anty-LGBT. I na tej podstawie otrzymywali potem pozwy od kolejnych właśnie organów władzy. Te pozwy często były bardzo podobne do siebie, były też bardzo obszerne i też wiązały się z tym, że aktywiści musieli się stawiać przed różnymi sądami w różnych częściach Polski, a pozywająca strona poza jakimś zadośćuczynieniem finansowym domagała się także zorganizowania konferencji prasowej w Brukseli, na której aktywiści mieli przeprosić za swoje zachowanie. A jak ten temat w ogóle w Polsce jest widoczny, znany? Bo tak czytając nagłówki prasowe, jednak ten tytuł, ten skrót SLAP, sprawy slapowe, gdzieś tam zaczęło to funkcjonować w przestrzeni publicznej. Oczywiście nie zakładam, że przeciętny obywatel czy obywatelka wie, co to znaczy. Natomiast mam wrażenie, że w środowisku właśnie aktywistycznym, dziennikarskim jednak już ten problem został zauważony, prawda? Tak, od jakiegoś czasu tego typu sprawy są określane właśnie tym skrótem. Wiąże się to też z budową pewnej świadomości. Wydaje mi się, że właśnie tutaj kluczowym wydarzeniem były te sprawy Dafne Caruany Galizji, bo to taki dało impuls też europejskim prawodawcom do zajęcia się tym problemem, ale też w innych krajach zauważano, że jest tego typu problem, że trzeba się nim zająć. I też w Polsce wiem, że powstała, to też możesz powiedzieć parę słów o tym, taka koalicja organizacji, prawda, które jakoś, znaczy nie tylko w Polsce, bo na poziomie europejskim również, ale jest ten oddział polski, który tym tematem się tak bardziej wnikliwie zajmuje, prawda? Tak, to znaczy kilka lat temu zawiązała się koalicja przeciwko slapom w Europie, koalicja CASE, która zrzesza organizacje zajmujące się problematyką wolności słowa, dostępu do informacji, stowarzyszenia dziennikarskie z całej Europy. Co tutaj warte podkreślenia, no nie tylko jakby z Unii Europejskiej, ale też współpracujemy z krajami, które są poza Unią Europejską, też się mierzą z tym problemem. I w ramach tego powstały też grupy robocze w różnych krajach, gdzie organizacje starają się prowadzić działania rzecznicze
i też budować świadomość dotyczącą tego, czym są slapy, jak im można przeciwdziałać. Jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, no chyba, że masz jeszcze jakieś wątki, które chciałabyś poruszyć, o których ja nie wspomniałam. Tak jak mówiłam, nasza organizacja angażuje się w takie działania, no przede wszystkim uświadamiające problem slapów i w ramach właśnie takich działań będziemy organizować szkolenie, w czasie którego zarówno aktywiści, jak i prawnicy, no bo to jest ten bardzo istotny, nie chcę powiedzieć komponent, no ale bez wsparcia też specjalistycznego są dużo mniejsze szanse, żeby sobie radzić z tego typu, sytuacjach, z takimi pozwami czy oskarżeniami. No to będzie takie szkolenie antyslapowe, rekrutacja niebawem się zamyka, no ale myślę, że to nie jest jedyne, czy ostatnie nasze słowo na ten temat. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć jeszcze o tym, co będzie przedmiotem tego szkolenia. Razem z General Marshall Fund i Prague Civil Society organizujemy takie szkolenie, które się nazywa Solidarni przeciw slap. I celem tego szkolenia jest budowa świadomości, ale też narzędzi, danie do ręki i aktywistom i prawnikom narzędzi przeciwdziałania slapom. W swoich zaleceniach jakiś czas temu w 2022 roku Komisja Europejska rekomendowała państwom członkowskim właśnie takie działanie jak budowa świadomości i szkolenie prawników i czekamy na moment, kiedy nasz kraj zajmie się tym na poważnie. No na razie my możemy swoją małą cegiełkę dołożyć. No i właśnie organizujemy takie szkolenie, które się będzie składało z dwóch zjazdów. Pierwsza część jest adresowana przede wszystkim do prawników, którzy na co dzień pomagają różnego rodzaju osobom. Będzie miała bardzo silny komponent dotyczący i wolności słowa, ale też tego właśnie, czym są slapy, pokazanie przekroju możliwych slapów z perspektywy czy to prawa karnego, cywilnego, czy administracyjnego. No i to będzie też szansa na spotkanie z praktykami, z adwokatami, którzy pomagają osobom pokrzywdzonym slapami w Polsce. A szkolenie też kierujemy do aktywistów i jakby druga część szkolenia jest skierowana na to, żeby po pierwsze też pokazać aktywistom, aktywistkom, na czym polega problem slapów, ale też zsieciować ich z tymi prawnikami, których już wcześniej trochę przeszkolimy. No i tutaj też mamy nadzieję, że jako organizacja będziemy w stanie pomagać, jakby tutaj znajdować prawnikom osoby, które potrzebują takiej pomocy, czy osobom, które będą poszukiwać pomocy prawników, którzy ich wesprą przed sądem. I też no, przy okazji staramy się o tym jak najwięcej mówić. Też widzimy szansę na to, że coś się niedługo zmieni w tej kwestii, ponieważ końcem listopada została wynegocjowana ostateczna wersja dyrektywy, ona jeszcze nie jest opublikowana, dyrektywy antyslapowej, no i Polska będzie te przepisy musiała wdrożyć. Dyrektywa to tylko jest minimum, więc jeżeli będzie wola polityczna, no to też możemy przyjąć jakieś rozwiązania dalej idące, lepiej dostosowane do tego, jak wygląda nasze prawo. No i tutaj mamy nadzieję, że w najbliższych latach zajdzie dużo zmian. W zasadzie teraz od teorii możemy przejść do praktyki, aczkolwiek no nikomu nie życzyłabym bycia praktykiem slapu, ale tobie Stefanie taka sytuacja się zdarzyła. Przypomnę, że jesteś członkiem Stowarzyszenia Miasto jest Nasze od 2016 roku. I w 2020 roku, na początku 2022 roku otrzymałeś pozew o rzekome naruszenie dóbr osobistych od spółki Dom Development. Spółka, zostałeś pozwany z artykułu 43 kodeksu cywilnego, czyli to jest ta pierwsza opcja z tych, o których rozmawiałyśmy wcześniej, bo jeszcze można być oskarżonym.
I spółka domagała się od ciebie zaprzestania wypowiedzi na temat prowadzonej przez nią inwestycji, usunięcia twoich tweetów, opublikowania przeprosin, jeszcze wpłacenia dosyć dużej kwoty na cele społeczne. Jakbyś mógł jakby cofnąć się i opowiedzieć, co się takiego wydarzyło, że powstały twoje, znaczy, że w ogóle zainteresowałeś się funkcjonowaniem tej spółki i co doprowadziło do tej sytuacji, że ten pozew się pojawił. No to już jest historia dość długa. Właśnie sobie uświadomiłem, że to się zaczęło w 2017 roku, czyli no to już jest, prawda, 6 lat praktycznie, od kiedy się interesuję tą sprawą. Może nie tyle się zainteresowałem spółką, co interesuję się w ogóle tematami warszawskimi, też parków, zieleni. I właśnie w związku z tym też mieszkańcy się zwracają w Warszawy często do właśnie stowarzyszenia, do aktywistów w sprawach, które ich niepokoją. I tak właśnie od mieszkańców się dowiedzieliśmy, mówię o liczbie mnogiej, jako miasto jest nasze, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją to w Warszawie na Błoniach Kamienkowskich. To jest taki park przylegający do innego, jeszcze starszego parku Paderewskiego. I że tam znikają drzewa, są wycinki drzew, jakieś na obrzeżach zniknęły miejsca parkingowe. No i zaczęliśmy sprawdzać tą sprawę i okazało się, że miasto w przetargu sprzedało duży teren, dużą część tego parku prywatnej spółce. Jeszcze to wtedy nie był Dom Development. No i jak w toku sprawdzania dokumentów i tak dalej się okazało, że po pierwsze ta działka w 80% jest wpisana do rejestru zabytków, a po drugie, że tylko część tej działki, tam niecała połowa, była przeznaczona pod zabudowę taką mieszkaniową. Rzeczywiście plan miejscowy tam wyznaczał jakieś budynki, a reszta to była po prostu parkiem, który ja zresztą świetnie znam. Kiedyś tam mieszkałem w tych okolicach. No i tak się wzięło jakby pierwotnie zainteresowanie tą sprawą. Potem jakby czytając ustawę, uświadomiliśmy sobie, żeby sprzedać działkę, teren wpisany do rejestru zabytków, trzeba mieć pozwolenie konserwatora zabytków. I zaczęliśmy sprawdzać, że miasto, bo to miasto powinno taką zgodę wystąpić, takiego zapytania, takiej zgody do konserwatora nie skierowało. W związku z tym dla nas to była podstawa, żeby próbować, no, po pierwsze to nagłośnić, naświetlić i w jakiś sposób też może zakwestionować sprzedaż, szczególnie tej części właśnie zabytkowej i nie przeznaczonej do zabudowy. No i to była bardzo taka właśnie szeroko komentowana sprawa przez media. Odbyła się tam specjalna sesja Rady Dzielnicy w 2017-2018 roku. No i w wyniku, tam dużo wątków, ale w wyniku tej podnoszenia przez nas tej sprawy, tej kwestii, miasto zarządziło taką specjalną kontrolę wewnętrzną, biuro kontroli w biurze mienia zrobiło taką kontrolę. To jeszcze była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Powstała specjalna taka ekspertyza, gdzie właśnie w tej ekspertyzie stołeczny konserwator zabytków stwierdził, że taka zgoda była na sprzedaż tej działki, była wymagana. Potem w ramach takich zaleceń pokontrolnych właśnie zostało zlecone takie dodatkowe trzy opinie prawne na temat tej sprzedaży. No, ratusz sam zaczął mieć wątpliwości, czy tam wszystko jest w porządku. No i jakby na tym punkcie, do tego punktu doszliśmy. No ja, bo w ogóle informacje zdobywamy, właśnie nie powiedziałem tego, przede wszystkim przez takie no, wspaniałe narzędzie, jakie są wnioski o dostęp do informacji publicznej. To każdy, kto się zajmuje sprawami samorządowymi, miejskimi, czy w ogóle na poziomie państwa też, to wie, że to jest no takie bardzo skuteczne narzędzie. Ale w tym wypadku było, nie do końca było skuteczne, bo dostałem odpowiedź od miasta, że te opinie prawne, takie pogłębione opinie prawne się nazywały, to jest informacja wewnętrzna, cokolwiek to znaczy, bo to nie jest, zdaje się, że ten konstrukt prawny, tak po prostu odpisali w piśmie, że to jest informacja wewnętrzna i ona nie podlega właśnie pod tą ustawę o dostęp do informacji publicznej i w związku z tym tego nie ujawnią. No i zaczęła się cała taka batalia już prawna, wniosek do sądu administracyjnego wojewódzkiego, potem prezydent już Trzaskowski wtedy się odwołał do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten sąd ostatecznie uznał, że to jest informacja publiczna. Mimo to miasto tego nie opublikowało, tam się była jeszcze interwencja poselska, konferencję prostą zrobiliśmy na ten temat. No, dłuższa historia, ale w końcu te opinie prawne się pojawiły. Okazało się, że ich jest nie jedna, a trzy. Nie były do końca ze sobą spójne, ale no, tam wykładnia była taka, że
Owszem, ta zgoda była potrzebna, ale w związku z tym, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz tam mianuje stołecznego konserwatora, to jakby sama sobie wydała zgodę na sprzedaż tej działki, tak trochę w sposób automatyczny, w jakiś sposób. Tak, takie to dość lakoniczne były te opinie, ale takie było tam przesłanie tych opinii. Sama prezydent w wywiadzie dla mediów, dla Gazety Wyborczej, zdaje się, jakby zaprzeczyła tej wersji, no ale jakby no, to sprawę, że tak powiem, w tym wymiarze ucięło, ale jakby no już mieliśmy tą, że tak powiem, inwestycję pod lupą. Tam się pojawiały różne pomniejsze wątki, na przykład tam na ogrodzeniu tej inwestycji inwestor nielegalną reklamę powiesił właśnie bez zgody konserwatora, co tam też wytknęliśmy jako miasto, jest nasza reklama została zdjęta, była sprawa ogrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Ale no, interesowaliśmy się i pisaliśmy o tej sprawie dużo i na naszej stronie, na naszych mediach społecznościowych dużo można było na ten temat przeczytać. Ale to tak wejdę ci słowo, rozumiem, że wy jako stowarzyszenie, to nie było tak, że to była twoja jakby prywatna batalia, tylko jako Nie, stowarzyszenie nie, jakby tego pilnowaliście. Tak powiem, mieszkańcy pilnowali nas, bo cały czas o to pytali, śledzili. No, zresztą to były bardzo, kiedyś próbowałem policzyć, ile było materiałów prasowych na te tematy, o których mówię, no ale gdzieś tam na 100 się zatrzymałem, bo dalej nie było sensu, także to było naprawdę jakby no, w skali oczywiście Warszawy czy dzielnicy Praga Południe, ale to była głośna sprawa. Oczywiście zajmowałem się tak w ramach stowarzyszenia. No, ja jako jedno z wielu osób, ale absolutnie nie byłem w tym działaniu, że tak powiem, osamotniony. Większość publikacji, jak właśnie szła przez media społecznościowe czy strony Miasto jest Nasze, ale niekiedy ja komentowałem czy samodzielnie coś tam publikowałem na swoim Twitterze, który zresztą no, nawet teraz ma tam zasięg rzędu 500 osób, a wtedy to było około 200 osób, kiedy ja publikowałem. No i pojawiła się też już jak ta inwestycja się w końcu, potem ta działka została sprzedana, właśnie Dom Development, ten teren właśnie przeznaczony do zabudowy, także jakby zgodnie z planem miejscowym to zaczęła się ta budowa i to inny kolega, Patryk Bielecki z organizacji Zielone Mazowsze, tam doszedł do wniosku, próbował zrealizować projekt z budżetu partycypacyjnego i się zorientował, że jakby deweloper, inwestor postawił ogrodzenie, które wykracza poza teren budowy, czyli poza ten teren, który został sprzedany. I zgłosił się z tym do miasta i okazało się, że miasto podpisało z deweloperem, właśnie dzielnica, taką umowę na zasadzie takiej, że deweloper, no to jest częsta praktyka, wyremontuje drogę, ulicę Stanisława Augusta, która biegnie przy tej inwestycji. W zamian za to nie zostanie obciążony opłatą za zajęcie pasa drogowego. No normalnie jak się zajmuje pas drogowy publiczny, to się tam dość słono płaci. No i taką jakby no, taką umowę podpisali. Natomiast okazało się, to też mieszkańcy zaczęli właśnie też nam zgłaszać, mi zgłaszać osobiście też, że owszem, deweloper ten teren zajął, no zgodnie z tą umową, tylko tam nie na tym zajętym publicznym terenie nie następuje remont drogi i chodnika i tam różnych rzeczy, które były w tej umowie, tylko po prostu deweloper korzysta z tego jako zaplecze do swojej budowy tego apartamentowca. No i właśnie tego dotyczyły moje tweety, które opublikowałem na Miasto jest Nasze, o tym media o tym pisały, no to były, ja oczywiście też tym UDIP-em, czyli wnioskiem o informację publiczną do umowy między deweloperem a miastem dotarłem. I jakby no wtedy, kiedy właśnie, kiedy jakby no był taki był stan wiedzy, tak, i media o tym pisały, no to poinformowaliśmy po pierwsze, że ten deweloper został zwolniony z tej opłaty, ale no nie wykonuje tej umowy, a teren zajmuje, czyli tak jakby no nie... Nie wywiązuje się z tego, do czego się zobowiązał. I właśnie za te tweety, o te tweety firma Dom Development miała jakby pretensje, tak, czy właśnie zarzut o rzekome naruszenie dóbr osobistych, a potem w efekcie dostałem ten pozew, to tak mówiąc w skrócie. Czyli tak podsumowując, było ponad setka publikacji prasowych. Wy jako organizacja publikowaliście, zakładam, mnóstwo informacji w swoich mediach społecznościowych, na stronach internetowych, ale z jakiegoś powodu spółka postanowiła pozwać właśnie ciebie
który ma zasięgi dużo mniejsze i tak patrząc no, z perspektywy, w kontekście ewentualnych szkód no, wizerunkowych, no to twoje tweety o zasięgu jakimś tam niewielkim trudno porównać właśnie z tą niezliczoną liczbą publikacji różnego typu. Jakby to jest takie bardzo zastanawiające, jak ty to sobie, czy w ogóle czy masz jakieś wytłumaczenie tej sytuacji, czy to chodzi o to, żeby po prostu konkretną osobę, nie chcę powiedzieć słabsze ogniwo, no, ale wiadomo, że osoba, pojedyncza osoba jest dużo bardziej bezbronna w takim starciu i pewnie wiąże się z takim pozwem sporo obaw, o które też chciałabym cię zapytać, ale właśnie no, jak ty to widzisz, że akurat ty zostałeś z tego koszyczka wyciągnięty i no to tutaj tego pana pozwiemy. No, ja byłem bardzo zaskoczony, a czy w ogóle to chciałbym też dodać właśnie, że stowarzyszenie też zostało pozwane mniej więcej w tym samym czasie i wiem, że jeden dziennikarz też został pozwany też w związku z tą inwestycją, ale jakby no moja sprawa jakby się tak no już nabrała takiego biegu prawnego. No ja byłem bardzo zaskoczony. Podejrzewam, że dlatego, że w którymś z tych artykułów prasowych na temat tej inwestycji i tych wątpliwości ja się po prostu pojawiłem, tam nawet chyba byłem na zdjęciu, bo po prostu się tym zajmowałem jako jedna z wielu osób, no ale gdzieś taka publikacja się pojawiła, więc gdzieś tam w taki sposób się wystawiłem na celownik. Długo w ogóle nie rozumiałem, dlaczego właśnie ja. Gdzieś myślę, że tak sobie kombinuje tak, że deweloperowi po prostu przeszkadzało to, że gdzieś te informacje, które publikujemy, czy które nagłaśniamy, gdzieś tam krążą w internecie i ludzie, którzy gdzieś to im jakby no, przeszkadza, tak, że my w ogóle jakieś pytania stawiamy, że jakieś wnioski wysyłamy, że o tym mówimy, no że wiadomo, że biznes lubi ciszę raczej, a nie jakieś kontrowersje, czy tam był protest mieszkańców zresztą, w którym wzięliśmy udział i pomagaliśmy zorganizować, na który przyszło kilkaset osób, więc jakby to im przeszkadzało po prostu, tak, i postanowili coś z tym zrobić właśnie tymi pozwami o rzekome naruszenie dóbr osobistych. No tak, tak tłumaczę sobie, dlaczego ten pozew dostałem. No. Ale rozumiem, że nim był pozew, to najpierw dostałeś to przedsądowe wezwanie do zaprzestania, tak? Tak, to też jest ciekawe właśnie, bo to był grudzień 2021 roku, tak? I to jest taka ciekawa też zbieżność, że na 14 grudnia, bo sobie to sprawdzałem też przed naszą rozmową, miasto nasze zapowiedziało konferencję prasową na temat innej inwestycji firmy Dom Development w Warszawie, tam na terenach Sarmaty, klubu Sarmata na Woli. Ja akurat w tym w ogóle nie brałem udziału, ale no, taka zapowiedź została opublikowana. I kolejnego dnia, kiedy ta konferencja prasowa się odbyła, ja nie brałem w niej udziału, tak jak mówię, ale to tego samego dnia dostałem przedsądowe wezwanie właśnie związane, zapowiadające ten pozew, że jeśli nie usunę tych tweetów, nie przeproszę, to będę pozwany. Więc no tu jest taka zbieżność właśnie dość ciekawa. Poza tym dostałem to wezwanie przedsądowe na służbowy adres maila. Pracowałem wtedy w takiej fundacji. Można było moje nazwisko jakby i ten adres wyszukać w łatwy sposób przez wyszukiwarkę, ale można było też znaleźć mój prywatny adres mailowy. Natomiast no, z jakiegoś powodu ten biuro prawnicze reprezentujące dewelopera postanowiło wysłać mi przedsądowe wezwanie na adres służbowy, co no, było niekomfortowe, nieprofesjonalne i myślę też takie no, może nie nielegalne, ale prawnie naganne, no bo dlaczego, z jakiego powodu, prawda, moja praca czy prawda, zarobkowa powinna być mieszana z moją działalnością taką no, aktywistyczną, społeczną. Wiesz co, tutaj mi się przypomniało, że chyba, nie wiem czy to chodziło o Slapa, ale nie wykluczam, że też, że któryś z aktywistów też mówił o tym, że na jego adres, nie na prywatny, ale właśnie na adres pracodawcy przychodziły te pozwy wręcz właśnie, nie tylko te wezwania przedsądowe. I on to odbierał jako, znaczy jako działanie celowe, które też ma jakieś tam ziarno zasiać wątpliwości u pracodawcy, no i może mieć ogólnie no, negatywny wpływ na sytuację zawodową osoby pozwanej. Także to jest jakby kolejny taki, mam wrażenie, kolejny sposób, znaczy, że to jest, może być jakoś tam działanie przemyślane, żeby właśnie w ten sposób robić.
No tak, no tutaj padło takie określenie w tej rozmowie, że o pogrożeniu palcem, to ja bym taką, jeśli mam jakąś analogię taką, która mi przychodzi na myśl robić, to że właśnie wezwanie przedsądowym jest pogrożeniem palcem, tak? No bo to jest taki moment, że można się jeszcze wycofać, tak? Że można właśnie skasować tweeta, skasować posta, przeprosić i właściwie mieć spokój, tak? Natomiast już brak takiej reakcji zgodnie z tym wezwaniem przedsądowym, no spowodował przesłanie po pozwu, co już jest właśnie nie pogrożeniem, to już jest właśnie slapem, czyli takim, no, oczywiście metaforycznym policzkiem, no bo to już jest bardzo mocne i takie asymetryczne, bym powiedział, działanie, no bo mówimy tu o największej w Polsce firmie deweloperskiej. Oni z roku na rok są w pierwszych, jakby takie są notowania o największych zarobkach tej firmy, oni tam zawsze są na pierwszym miejscu od paru lat. Majątek mają wielomiliardowy i no, jak taka osoba zaczyna się interesować, czy taki podmiot, firma zaczyna się interesować taką osobą jak ja z tymi 200 osobami na Twitterze, no to od razu budzi, prawda, no, zdziwienie, no a u mnie oczywiście niepokój i też taki, no, przytłoczenie, przerażenie trochę tym, co się dzieje, jak to się zaczęło, tak, no bo czułem się bardzo mocno zaatakowany za działania, które prowadzę jakby społecznie, bezinteresownie, po prostu w imię przejrzystości takiej prawnej i obrony terenów zielonych w Warszawie i tak dalej, więc nie rozumiałem, dlaczego ja zostałem właśnie obrany na cel w pierwszej chwili. Czyli jakby tak jeszcze chronologicznie na to patrząc, dostałeś to wezwanie, ale zakładam, że miałeś taki właśnie chwilę wahania, że no spełnisz te oczekiwania i będziesz miał spokój, możesz sobie dalej działać, ale z drugiej strony no to też mogłoby wpłynąć na twoją wiarygodność, gdybyś nagle takie oświadczenia, prawda, Nie, publikował. szczerze mówiąc, jak dostałem wezwanie przedsądowe, uważałem, że to jest taki element gry, tak? No, miasto jest nasze już w swojej historii, tam jakieś też takie wezwania dostawało. No, myślałem, że to jest element presji, tak? Że po prostu właśnie to takie jest liczenie, że się ugnę, tak? I się wycofam z tych publikacji, z badania tej sprawy, przestraszę, tak? Ale nie, naprawdę nie sądziłem, że dojdzie do wysłania pozwu właśnie z takich, no, że jak taka firma wielka, no. Oni zresztą błyskawicznie tam te wszystkie mieszkania sprzedali, już inwestycja była, prawda, trwała i że w ogóle jakby no po co, tak? I po co się wszczynać proces, tak? No ale jak już dostałem pocztą potem sam pozew, który miał no plik dokumentów i ilość stron, to tam no, naprawdę był z ponad 100 stron, zobaczyłem tą kwotę 25 tysięcy, no to muszę przyznać, że wtedy już się pode mną nogi ugięły i wtedy miałem wątpliwości, tak, co zrobić, czy w ogóle dam radę sobie z czymś takim poradzić i tą walkę, właściwie prawną, batalię prawną rozpocząć w tym momencie. Jakie były twoje dalsze kroki? No bo zakładam, że skoro działałeś, tak, no te twoje działania związane z tą inwestycją, to takie kontrolne, no, były w ramach działalności stowarzyszenia i czy tutaj jakieś dostałeś wsparcie ze strony stowarzyszenia? No więc w tym kontekście to muszę powiedzieć, że mam, o ile można mówić o komfortowej sytuacji, no to mam komfortową sytuację w tym sensie, że jest to stowarzyszenie, no, które jest jednym z największych takich ruchów miejskich w Polsce, z zasobami, no, niefinansowymi akurat, bo tam prawie nie ma żadnych, ale ludzkimi i takimi medialnymi, i dostałem ogromne wsparcie od nich. Właśnie, że jeżeli się, takie zapewnienie, że jeżeli się zdecyduje walczyć o oddalenie tego pozwu i rzekomego naruszenia dóbr osobistych, to będę miał ich pełne poparcie i wsparcie, co właściwie umożliwiło mi podjęcie tej sprawy w sądzie, bo myślę, że gdybym był po prostu takim osobą, no, działającą w pojedynkę, to nie byłbym w stanie w ogóle nawiązać takie, no, po prostu, prawda, znaleźć prawnika i samemu kontynuować tą batalię prawną. Także w tym sensie uważam, że muszę próbować to wszystko się oczyścić, tak, w sądzie i podjąć to wyzwanie, które jakby zostało mi rzucone, bo uważam, że ta sprawa właściwie, no, dotyczy mnie, ale tylko tak w takim, na takiej pierwszej płaszczyźnie, ale
tak naprawdę to dotyczy w ogóle wolności słowa, tak, prawa do krytyki, działalności deweloperów i w ogóle prywatnych firm w Polsce, właśnie aktywistów miejskich, którzy takich rzeczy się podobają, dziennikarzy, ale to właśnie, że to jest w Warszawie, że to miasto jest nasze, ja mam takie wsparcie, powoduje, że tym bardziej powinienem się zachować tak, jak zachowałem, bo są ludzie, którzy nie mają takiego wsparcia, czy działają gdzieś na prowincji, nie mają dostępu do nie mogą zrobić takiej konferencji prasowej, jak zrobiło Miasto jest nasze, bo kiedy ten pozew dostałem, to zrobiliśmy pod siedzibą dewelopera konferencję prasową, no wychodząc z założenia, że właśnie trzeba informować, trzeba mówić, co firma development robi, nagłośnić to, pokazać, jakie mają sposoby uciszania niewygodnej dla nich krytyki. I właśnie mając te wszystkie możliwości, narzędzia, że muszę z nich skorzystać, bo są ludzie, którzy takich możliwości nie mają. No tak, to tutaj można powiedzieć, że jednak starasz się zminimalizować ten efekt mrożący, o którym mówiła Marzena, no bo on na pewno jakoś tam dotyka i twoje środowisko po tym pozwie i też może mieć wpływ na twoje dalsze działania, ale też no szerzej właśnie na działanie różnych aktywistów w różnych zakątkach Polski. Zakładam, że też taki scenariusz, kiedy ty jednak no, posłusznie reagujesz na ten pozew, w tym sensie, że zaspokajasz te wszystkie żądania drugiej strony, to może jakby pokazać innym osobom, że to jest w zasadzie, no skoro miasto jest nasze, no w twojej osobie, ale jednak no taka duża organizacja w ten sposób reaguje, no to właśnie co ja mogę zrobić działając no w pojedynkę czy w jakiejś niewielkiej grupie. Więc rzeczywiście rozumiem wagę tej, powagę tej sytuacji, ale o samym efekcie mrożącym, jakbyś mógł coś powiedzieć, czy widzisz jednak w związku z tym pozwem tak właśnie w środowisku większy lęk, obawy przed takimi działaniami, które znaczy nie chcą być radykalnymi, ale po prostu takimi no, kontrolnymi stricte. No, na pewno mogę jakby powiedzieć o sobie, od tego zacząć na pewno, że co się u mnie zmieniło. No, myślę, że mimo, że nie chcę, to w jaki sposób działa efekt autocenzury, to znaczy jak ja piszę szczególnie właśnie o rynku deweloperskim, inwestycjach deweloperskich, to zauważyłem, że mam taką tendencję, żeby gdzieś to komentuję, żeby nie używać nazw spółek, tak, nazw firm, żeby jednak mówić tak, w taki sposób bardziej ogólny. Gdzieś tam zacząłem bardzo dużo bardziej uważać na to, co publicznie publikuję. I też na przykład zacząłem konsultować, no, dopóki trwa ta sprawa, tak, w sądzie, wszystko, co publikuję w tym jakby obszarze z moimi prawnikami, tak, z moimi prawniczkami. Gdyż właśnie po to, żebym... Ja nie jestem prawnikiem, tak? Ja nie wiem, co potencjalnie mogłoby być, prawda, gdzieś tam przez kogoś uznane za rzekome naruszenie dóbr osobistych, więc autocenzura, taka ostrożność, no to, że się muszę z tymi prawnikami, czy muszę, chcę się konsultować, no sprawia, już na pewno mnie ogranicza w mojej działalności. Mówię, no to, że ja jestem w stanie się chodzić do sądu, bronić się tam, występować, jest tylko dlatego, że mam to wsparcie, o którym mówiłem, natomiast to nie jest tak, że się tym nie przejmuję, tak? To też pochłania zasoby, no, cała moja działalność jest pro bono, tak? Nie dostaję oczywiście żadnego wynagrodzenia za to, ani żadnych innych profitów materialnych. Poświęcam na to wolny czas, czyli jeżeli teraz muszę poświęcać czas na przygotowywanie się do rozpraw, do stanowisk, tak, przygotowywanie stanowisk sądowych, do wracania też do tej sprawy, no bo skoro to są jakieś już pisma, wnioski sprzed 6 lat, to przecież ja też wszystkiego nie pamiętam dokładnie, co było w jakim wniosku. Tam jest bardzo dużo szczegółów, tak, więc ja też muszę cały czas się cofać, sobie przypominać właśnie w ramach przygotowywania do tych rozpraw, więc jakby moje zasoby, mój czas, który ja mam, który mogę poświęcić na działalność aktywistyczną, społeczną, się jakby skurczył na rzecz tej batalii prawnej, w której jestem. Więc to też jest taki efekt, o którym w ogóle nie myślałem, ale rzeczywiście no, w praktyce tak to wygląda. No, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, no nikt tego wprost nie przyzna, ale myślę, że ten proces ma taki efekt, taki charakter precedensowy, tak, bo jest głośny, tak, mamy największą firmę deweloperską w Polsce, najbardziej znaną organizację aktywistów miejskich i społeczników w Polsce i prasa już o tym pisała, no można to jakby wyszukać, tak, i więc wszyscy patrzą, jak to się skończy, tak, kto wygra,
czy będzie apelował, czy nie będzie, no jaki będzie finał, jaki będzie wyrok, jaki będzie efekt. Więc i to mnie właściwie motywuje, bo wiem, że nie walczę tylko o siebie, ale w ogóle o poziom, jakość debaty publicznej. No i, no i wiem, że mam rację, tak? No w sensie to jest dla mnie absurdalne, że te tweety naruszałyby jakąś dobre imię tej firmy. Myślę, że nie miały absolutnie żadnego wpływu na to, po prostu miały zupełnie inny charakter, ale zostały wykorzystane do tego typu pozwu i po prostu no, uważam, że trzeba zrobić wszystko z wykorzystaniem no, wszelkich możliwych środków dostępnych, instancji i tak dalej, żeby tą sprawę, żebym wygrał, tak? Czyli żeby ten pozew został oddalony. No bo to tutaj można powiedzieć rzeczywiście tak trochę takie symboliczne starcie, no może to nie jest dobre słowo starcie, ale w pewnym sensie no tak ja to widzę, że z jednej strony największa organizacja no tak miejska, ten ruch miejski z jednej strony, z drugiej strony największa firma deweloperska w Polsce. Więc to rzeczywiście no to jest bardzo znacząca sprawa i myślę, że jej finał no może mieć ogromny wpływ na to, co się będzie dalej działo w tym środowisku. I właśnie pytanie do ciebie, na jakim etapie jest sprawa, bo rozmawiamy pod koniec grudnia, tuż po świętach, i jak to, jak dalej, właśnie na jakim etapie jest sprawa, jak dalej będzie przebiegała. Jeszcze bym wspomniał o jednej sprawie, o której nie wspomniałem, a która myślę też jest tu ważna, a propos tego jakby kosztów ponoszenia tej sprawy. Oczywiście, no żeby kancelarię, czy żeby mieć obronę profesjonalną w sądzie, no trzeba mieć prawników, kancelarię, tak? To kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Tu też jakby no, z pomocną ręką ogromną, tak? Pomocą było to, że Stowarzyszenie Miasto Snaszy zorganizowało zbiórkę publiczną pieniędzy na właśnie zatrudnienie profesjonalnych prawników, którzy się podjęli tej mojej obrony i też obrony Stowarzyszenia Miasto Snaszy w ich sprawie. To bo się spotkało z taką bardzo dobrą reakcją, tak, czyli tam było bardzo dużo wpłat, udało się zebrać nawet chyba trochę ponad tą wnioskowaną kwotę, co sprawia, że jakby od strony finansowej, w sensie przynajmniej tej reprezentacji prawnej, ja prawda, no, śpię spokojnie, tak, mam to. To też jest taki przykład, że gdybym był w pojedynkę albo w mniejszej organizacji, albo w innym mieście, tak, i bym nie miał takiego wsparcia finansowego, to też być może bym się jakby gdzieś wycofał, czy poddał tym żądaniom, bo po prostu nie byłoby mnie stać w ogóle, żeby prowadzić czy brać udział w takim starciu prawnym, także to o tym też trzeba powiedzieć, no po prostu ja mam ten, w tym sensie mam ten komfort, że mam to zapewnione. Sprawa jest, no, idzie dość szybko, tak, bo ona się właśnie zaczęła na początku zeszłego roku, odbyły się dwie rozprawy, potem były też świadkowie, odpowiadali pisemnie na pytania i no, zmierza, zdaje się, do bliskiego, już jest bliski finał. Dostałem też wsparcie od właśnie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w postaci takiej, jest taka, o czym nawet nie wiedziałem, opinia przyjaciela sądu, tak, zostały w moim, tutaj po mojej stronie takie opinie przez te dwie organizacje złożone, także no czekamy co sąd z tym wszystkim zrobi. Na pewno będziemy o tym informować, czy no przede wszystkim poprzez kanały Miasto Jest Nasze. To jak mówiłaś o tej zrzutce, to sobie pomyślałam, że jakby to też jest taki sygnał, że jednak no wielu osób ci sprzyja, bo zakładam, że to no nie była zrzutka kilku osób, ale jednak trochę osób się tam no dorzuciło do tego, żebyś miał zapewnioną tę pomoc prawną. Jakby to pokazuje, że dla wielu osób to jest ważne i też dla ciebie myślę, że to jest ważne, że czujesz takie wsparcie zapewne też wielu osób, których nie znasz, a którzy doceniają to, co robisz, prawda? Tak, no to było zupełnie niezwykłe i reakcja na tą zrzutkę, ilość wpłat, ale też wiadomości jakichś różnych od osób znanych lub nieznanych właśnie wspierających mnie w tej sytuacji, no to jakby utwierdziło mnie w tym przekonaniu, że powinienem robić to, co robię i zaangażować się w tą sprawę jak tylko mogę i trwam w tym postanowieniu i za to jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim w ogóle i też waszej organizacji za wsparcie. To jest jakby nie do przecenienia w ogóle. Bez tego bym nie był tu, gdzie jestem w tej batalii prawnej, to na pewno. A czy bogatsze te doświadczenia, no przede wszystkim na ostatnich dwóch lat, kiedy już
właśnie te dwa lata z tym pozwem, ale może też wcześniejsze lata twojej działalności, co byś ewentualnie, czy mógłbyś coś radzić osobom, aktywistom, których dotknie taka sytuacja, czy są zagrożone tego typu pozwami, czy jest jakieś BHP dla nich, czy właśnie gdzie mają szukać pomocy, jak się zachowywać? No to jest dobre pytanie. Nie, jakby właśnie w sumie warto by stworzyć takie ABC do takich, jakby co robić w przypadku slapów. No na pewno nie, czego nie robić, czyli jakby nie zostawać z tym wszystkim samemu, tak? Tylko właśnie szukać pomocy. No, jeśli się działa w jakiejś organizacji, to poprzez organizację powiadamiać media właśnie na przykład w formie konferencji prasowej czy jakiejś informacji prasowej, czyli żeby to nie było tak, że człowiek jest po prostu w takiej samotnej walce z jakimś takim pozwem zupełnie no właśnie asymetrycznym, przytłaczającym i tak dalej z jakiejś większej instytucji czy organizacji czy firmy. Szukać pomocy właśnie w organizacjach takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Watchdog Polska. No i nie poddawać się, tak, jeśli się wie, że się jakby jest po słusznej stronie, no to też jest jakby bardzo duża motywacja, no ale największego wsparcia jednak można uzyskać na zewnątrz i też właśnie w taki jawny sposób informując o całej sprawie, nie próbować sobie jakby w pojedynkę stawać do takiej batalii, gdyż no to wtedy jest dużo, dużo cięższe. No tak, to też ważne, co powiedziałeś, bo w zasadzie no, jeśli chodzi o pozwy skierowane, czy właśnie oskarżenia dotyczące aktywistów, no to zwykle są to osoby, które działają na rzecz jakiegoś obszaru, no właśnie zwykle społecznie, czy dla jakiejś społeczności i to jest taki moment, kiedy właśnie mogą tę społeczność zaangażować, choćby w ten sposób, że mogą wesprzeć finansowo pomoc prawną. Bo wiemy, że jeśli chodzi o takie działania różne aktywistyczne, to są jakieś tam pojedyncze jednostki, które mają potrzebę działania, a cała reszta im kibicuje po cichu, no tak jak ty mówiłeś, mieszkańcy sygnalizowali wam różne problemy, natomiast zwykle no to ci aktywiści, członkowie stowarzyszeń takimi sprawami się zajmują, więc wydaje mi się, że to jest właśnie taka dosyć oczywista i prosta rada, żeby w momencie, kiedy my działamy na rzecz społeczności, to jest taki moment, kiedy ta społeczność może, no nie chodzi o odwdzięczanie się, ale po prostu może się włączyć właśnie w ten sposób, pomagając chociażby finansowo, ale też jakimiś zasobami, no bo bywa, że są właśnie prawnicy, którzy mogą pro bono chociażby wesprzeć. Ja może no chciałam jakby ciebie też zapytać, bo Stefan właśnie trochę mówił o tym, jak szukać pomocy. Czy ty mogłabyś parę słów dorzucić na ten temat? Gdzie taka osoba, która właśnie spotka się z sytuacją, spotka się ze slapem, czy doświadczy slapu, co może zrobić? To znaczy tak, na razie najprościej jest dziennikarkom, dziennikarzom. Z tego względu, że powstały różnego rodzaju międzynarodowe mechanizmy i programy wsparcia. Inna jest sytuacja też dużych redakcji, nie ukrywajmy to, które mają własne działy prawne, które mogą sobie pozwolić na taką analizę właśnie materiału przed opublikowaniem i mogą swoich dziennikarzy na bieżąco wspierać. Inna jest dziennikarzy lokalnych, którzy nieraz, no taka sprawa, no to jest bardzo duży wydatek i też znacząco wpływa na ich pracę. I tutaj różnego rodzaju międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarskie oferują wsparcie kosztów prawnych. Można się zwrócić o pomoc na podstawie już tam faktury wystawionej przez obrońcę, obrończynię, otrzymać całość albo część zwrotu pieniędzy. Jeżeli chodzi o inne osoby, no to tutaj my powoli staramy się stworzyć taki system wsparcia. Przede wszystkim no jako organizacja zajmująca się prawem do informacji czy wolnością słowa. Właśnie staramy się pisać te opinie przyjaciela sądu, ale też brać udział w rozprawach, być takim obserwatorem. To też nieraz dużo daje, bo też nie wszystkie sprawy typu SLAP są jawne. Nie wszędzie taki obserwator może wejść.
No i nieraz w niektórych wypadkach właśnie przygotowanie takiej opinii, skierowanie jej do sądu też pozwala zmienić tą perspektywę sądu i na przykład zezwolić na udział czy to publiczności, czy dziennikarzom, czy innym obserwatorom. No też tutaj staramy się rozmawiać z grantodawcami, że potrzebne jest takie wsparcie finansowe, bo no nie zawsze też jesteśmy w stanie znaleźć prawników, prawniczki, którzy będą pomagać pro bono. Zresztą no też to jest ich praca, z tego żyją, więc też trudno wymagać, żeby zawsze byli dostępni za darmo. No i mamy nadzieję, że w związku z tym, że ten problem jest coraz bardziej nagłaśniany, że pojawia się w mediach, że ta świadomość jest większa, no też będziemy w stanie w ten sposób pomagać, żeby tutaj wspierać właśnie aktywistki czy aktywistów, którzy się mierzą z takimi problemami. Rzeczywiście nasza organizacja bardziej specjalizuje się w prawie do informacji, czy w ogóle tak może trochę szerzej we wpływaniu na rządzenie, w kontroli obywatelskiej, ale myślę, że właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy zwłaszcza aktywiści, aktywistki mają tego typu, stoją przed tego typu wyzwaniem i nie mają za sobą, tak jak dziennikarze, redakcji, czy właśnie swojego stowarzyszenia, czy fundacji, która może ich wesprzeć, to mogą się z nami kontaktować, prawda, i my możemy ewentualnie dalej taki kontakt przekazywać, czy taką osobę wspierać, prawda? Tak, i tutaj też jeszcze może warto powiedzieć o wsparciu, które też jest dostępne dla obrończyń, obrońców środowiska, ponieważ w ramach konwencji z Orkus w 2022 roku został powołany specjalny sprawozdawca przy konwencji, który wspiera osoby zajmujące się środowiskiem i zgodnie z konwencją ma za zadanie przeciwdziałać różnego rodzaju niemożliwości korzystania z konwencji, korzystania z praw zagwarantowanych w tej konwencji. I sprawozdawca jest takim specjalnym organem, który ma z założenia działać szybko. Właśnie w takich sprawach, kiedy mogą być tego typu aktywiści w jakiś sposób prześladowani, może być utrudniane ich działanie. No w przypadku różnego rodzaju spraw zagranicznych tutaj też często może wchodzić w grę zagrożenie życia nawet. I on ma takie specjalne możliwości, może napisać pisma różnego rodzaju, może skontaktować się z władzami kraju. Wiemy, że interesuje się slapami. Braliśmy udział w listopadzie w takim spotkaniu, które Client Earth zorganizowało z nim w Warszawie. Obecnie ten pan to Michel Forst i też jakby w momencie, w którym trwały ostatnie negocjacje dotyczące dyrektywy antyslapowej, no on tam mocno też lobbował, żeby ta ochrona była jak najsilniejsza. Też opublikował takie pismo, które skierował zarówno do Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego, które tutaj mocno też wspierało te stanowiska zgłoszone przez różnego rodzaju organizacje. Więc tutaj od tej strony też pojawia się takie wsparcie, no jest to jakieś narzędzie, z którego można skorzystać. Myślę, że też warto będzie podać link do strony i tam informacje, gdzie takie sprawy można opisywać i zgłaszać. Tak, no jak już ten podcast opublikujemy, to oczywiście umieścimy w komentarzu czy w opisie linki do różnych stron. Też chciałam powiedzieć, że na naszej stronie sieciobywatelska.pl bez polskich znaków, / slap też są, to jest jakby taka podstrona poświęcona temu tematowi i tam się ukazują wszystkie artykuły dotyczące slapów i tego kontekstu, lub też można szukać ich po tagu na naszej stronie, po prostu po tagu slap, tam też sporo tekstów jest publikowanych i staramy się trzymać, znaczy Marzena stara się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o ten temat. No niestety mam takie przekonanie, że to nie jest ostatni raz, kiedy o slapach rozmawiamy i ten temat będzie jeszcze długo
nam towarzyszył. Stefanie, tobie życzę powodzenia i także twojej organizacji, żeby wam się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam za rozmowę. Rozmawiałam z Marzeną Błaszczyk z sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która jest członkiem zarządu i w naszej organizacji zajmuje się właśnie problematyką slapów, i ze Stefanem Gardawskim ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki, do widzenia. To był podcast Zajawka. Do usłyszenia. To była Zajawka. Podcast sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji.